Jakiś czas temu na moim kanale ukazał się film o najlepszych pilotach kreskówek, które nigdy nie powstaną. Odbiór tego materiału był całkiem ciepły, tak więc dzisiaj przychodzę do Was z kolejną bolesną dawką pilotów, które nie wypaliły. W świecie tej kreskówki istnieją dwie wersje historii. Jedna, która podawana jest publicznie, uczymy się jej w szkołach, na studiach, oraz druga, ta ukryta, a jednocześnie prawdziwa, o której wiedzą jedynie wybrani. Wszystkie znane ludzkości wydarzenia tak naprawdę zostały sfałszowane. Wyobraźcie sobie, że dla przykładu podczas bitwy pod Grunwaldem udział brały też androidy czy tajemnice rasa obcych. Wszystko to tylko po to, żeby ukryć fakt istnienia wielu tajemniczych istot jak wilkołaki czy wampiry. Całość rozpoczynamy od sekwencji walki żandarmerii z trzema takimi istotami, które bezpośrednio służą głównemu antagoniście tej serii, czyli Imperatorowi Zombie. Na wieść o jego działaniach w sprawie chęci przejęcia władzy nad światem wezwany zostaje główny bohater tego serialu, czyli tytułowy The Amazing Screw on Head, który po prostu jest robotyczną głową, która zamiast szyi ma śrubkę. I w sumie bardzo szanuję taki koncept głównego bohatera, bo zdecydowanie jest to bardzo oryginalny design i sam pomysł. Sam główny bohater z charakteru wydaje się całkiem sympatyczny i myślę, że zdecydowanie łatwo go polubić. Zresztą wizualna strona tego pilota jest absolutnie niesamowita. Te wszędzie widoczne cieniowania dodają całości takiego klimatu, jakiego dawno w żadnej animacji nie widziałem. Zresztą jeśli chodzi o samą animację, to ta również oddaje, a sekwencje walki są niesamowicie angażujące. Dodatkowo pilot ten pomału teazuje nam jakąś głębszą fabułę. Dalej niewiele mogliśmy się dowiedzieć z samego pilota, lecz to co nam pokazało sprawiało wrażenie, jakbyśmy mieli do czynienia z jakąś większą intrygą. Zdecydowanie gdyby serial ten powstał, byłby nastawiony na serializację. Zresztą nic dziwnego, bo serial ten miał być adaptacją komiksu o tej samej nazwie, którego autorem jest Mike Mignola. Jeśli porównamy sobie ze sobą te dwa media, od razu na pierwszy rzut oka widzimy, jak bardzo starano się oddać klimat pierwowzoru. Postać głównego antagonisty jest całkiem ciekawa i wydaje się dobrze działać jako kontra na głównego bohatera, gdyż postacie te są swoimi całkowitymi przeciwieństwami, jednak jednocześnie sporo rzeczy ich łączy, co idealnie odzwierciedla to, iż obaj ci panowie są martwi, lecz każdy z innych powodów. Jeden jest zombie, a drugi jest robotem. Sierpnia 2007 roku na kanale Cartoon Network wyemitowano 10 niezależnych odcinków pilotażowych kreskówek, które to rywalizowały o to, która z nich dostanie zielone światło na stworzenie pełnoprawnego serialu. Jednym z tych pilotów był A Kitty Bobo Show, serial opowiadający o perypediach tytułowego Kitty Bobo, który jest najbardziej egoistyczną i zadufaną w sobie postacią ever. Bazując na tym pilocie, serial ten w każdym odcinku prezentował nam motyw tego, że karma zawsze wraca. Przez cały okres trwania tego odcinka mamy okazję zobaczyć absolutnie okropne zachowanie głównego bohatera, który chwali się każdemu, iż ma telefon i jaki jest cool dzięki temu. Specjalnie odbiera go przy innych, żeby im zaimponować, a nawet każe swoim znajomym w odpowiednim momencie do niego zadzwonić, jak ten będzie mijał pewną osobę, żeby uświadomić mu, że jest bardziej cool od niego. Ma się wrażenie przez cały seans, że gdybyśmy spotkali tą osobę na żywo, to absolutnie nie chcielibyśmy mieć z nim nic do czynienia, lecz w przypadku fikcji sytuacja ma się zupełnie inaczej, bo pomimo posiadania tak wielu negatywnych cech przez naszego bohatera, to z przyjemnością śledzimy jego poczynania, tym bardziej iż Kitty Bobo dostaje na końcu sporą nauczkę i obstawiam, że dostawałby za każdym razem. Jeśli chodzi o wizualną stronę produkcji, to art style jest całkiem intrygujący. Widać, że jest to bajka, która powstała na początku lat 2000, lecz jednocześnie ma w sobie to coś, co sprawia, że wyróżnia się na tle innych. Mamy wrażenie, iż postacie są jednolite z tłem, jakby tła również animował animator, co sprawia wrażenie, jakby wszystko się ze sobą sprawnie komponowało. Najważniejszym aspektem tej produkcji myślę, że powinien być humor i będąc szczerym, całkiem on oddaje. Odcinek ten wiele ma żartów, które pojawiają się w najmniej spodziewanym momencie i trafiają praktycznie za każdym razem. Mogłoby się zdawać, iż taki serial to gwarantowany sukces i aż dziwne, że nie dostał on zielonego światła. Jednak całość myślę rozjaśnia się, gdy mamy na uwadze to, z jaką inną kreskówką rywalizował ten serial oraz co zajęło pierwsze miejsce w tym plebiscycie, bo było to nic innego jak kryptonim Klan na drzewie. Teraz trzeba myśleć oczywiste, że ten serial nie miał najmniejszych szans. Całość jest jak najbardziej jakościowa, lecz nie umywa się do jakości tej bajki.
Pod ostatnim odcinkiem z tej serii wiele mogłem zauważyć komentarzy z prośbą o opowiedzeniu także o Lions Blaze, kreskówki autorstwa Olana Rogersa, twórcy Final Space. Pilot ten opowiada o losach trójki przyjaciół, którzy zostają wciągnięci wewnątrz tytułowej gry Lions Blaze i uniemożliwiono im sposób na wylogowanie się, a oni sami starają się robić wszystko, żeby opuścić ten wirtualny świat. I tak sobie oglądam tą bajkę i myślę sobie, co? Dosłownie Sword Art Online? Początkowo trójka bohaterów cieszy się każdą chwilą w tym świecie i czują, że już lada moment będą mogli wrócić do swojego domu, lecz nie mogli się bardziej mylić, gdyż obecnie przetrzymywani są w tym świecie już 15 lat, powoli akceptując to, iż prawdopodobnie spędzą tutaj całą wieczność. Pewnego dnia odkrywają, iż mają dostęp do cheatów gry i na przykład to, iż dobrowolnie mogą zatrzymywać czas na określoną liczbę sekund, co szybko wykorzystują w walce ze smokiem, terroryzującym pobliską wioskę. Lecz robiąc to, podpadli sobie samemu twórcy gry, który nie pochwala oszukiwania i w ramach kary uśmierca jednego z głównych bohaterów. I tak oglądam sobie to i myślę, co? Dosłownie Sword Art Online? Pozostała przy życiu grupa przysięga zemstę na twórcy gier i deklarują, iż znajdą sposób na przywrócenie swojego zmarłego przyjaciela do życia. Cały pilot moim zdaniem ma wiele problemów, które nie miało Final Space oraz nie ma wielu problemów, które Final Space miało. Na pewno po samym pilocie mogę stwierdzić, iż klimat jest znacznie lżejszy niż Final Space, co przejawia się w sporej ilości gagów, często stricte powiązanych z grami. Całość dalej jest kreskówką dla dorosłych, tak więc brutalność również tutaj występuje, lecz nie w tak wielkim stopniu jak Final Space i jest ona, myślę, porównywalna do tej z Close Enough, innej kreskówce, która swego czasu recenzowałem na kanale. Niestety jednak, w odróżnieniu od Final Space, tutaj całość wydaje się trochę nijaka, a sam świat przedstawiony strasznie pusty. Dodatkowo wszystko dzieje się zdecydowanie zbyt szybko, co myślę, iż jest problemem samego bycia odcinkiem pilotażowym. I że może gdyby ten serial dostał zielone światło, całość wyglądałaby zupełnie inaczej. Strasznie brakuje mi tutaj genezy utknięcia tej trójki w tym pikselowym świecie. Osobiście proponowałbym, aby cały pierwszy odcinek lub przynajmniej jego połowa toczyła się w świecie realnym, dzięki czemu mielibyśmy okazję zobaczyć bohaterów w ich codziennym życiu, dzięki czemu łatwiej moglibyśmy się z nimi utożsamić. Co rozwiązałoby także jeden z moich największych problemów, czyli to, iż kompletnie nie czułem śmierci jednego z głównych bohaterów, gdyż absolutnie nic o nim nie wiedziałem, a całość działa się stosunkowo za szybko, żebym jakkolwiek był się w stanie z nim zżyć, tak więc jego śmierć była dla mnie kompletnie obojętna. Nawet jeśli była całkiem sporym zaskoczeniem. Na pewno jestem w stanie powiedzieć, iż cała trójka bohaterów miała ze sobą bardzo dobrą chemię, choć widzę tutaj kilka niedociągnięć. Po timeskipie dołączają do tej drużyny jeszcze dwie postacie NPC, pewna elfka oraz latające magiczne coś, które również ginie bardzo szybko, ale nad tym bym nie ubolewał, gdyż myślę, iż ta postać została wprowadzona tylko po to. Niestety pilot ten daje się wykazać najbardziej tylko dwójce bohaterów. Chłopakowi, który niejako jest liderem całej grupy oraz drugiemu, który właśnie umiera. Ich relacja była dla mnie najciekawszym elementem tego pilota i trochę ciekawi mnie, jak ten serial poradziłby sobie po utracie jednego z nich. Koniec końców oceniam tą produkcję całkiem pozytywnie, z paroma zastrzeżeniami. Słyszałem też, że początkowo planowano aż 3 odcinki pilotażowe, lecz ukazał się jedynie jeden. Myślę, iż to może być powodem moich narzekań i gdyby od początku całość wyszła jako jeden odcinek, produkcja ta nie miałaby tych wad, które wymieniłem. Tak więc to by było na tyle. Życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.